małe pytanko. Na kogo będzie pani głosowała w tegorocznych wyborach? A na kogo pani zdaniem warto głosować? Na razie nie zastanowiłam się. A może, ale czy w ogóle pani wie, kto startuje na burmistrza? Wiem. Tak? I między kim, a kim się pani zastanawia? Raczej pani stawia na młodych, czy może na to, co było? Jak to wygląda? Ja bym wolała na młodych. I z ugrupowania PO. PO? Tak. Ten program jest bardzo europejski, dlatego zdecydowanie na PO. A nie wolałaby pani zagłosować nie tyle co na partię, a po prostu na osoby? Na osoby, tylko że mieszkam za granicą. Ja nie mam pojęcia, kto startuje. Na kogo głosował? Tak. Ja się nie znam ludzi, pani. Ale jest pan z Giżycka? Proszę? Jest pan z Giżycka? Nie, ja tylko mieszkam, ale ja tutaj nie jestem stąd. Ale jest pan zameldowany w Giżycku? Może pan głosować, tak? Na burmistrza? Może pan oddać swój głos? Tam co jeszcze jabłka ma. No to jest Andruszkiewicz, czyli na niego będzie pan głosował? Tak. Czyli stawia pan na młodych w tym roku? Jego mnie się spodobał, po jego gadce. Tak? Szczerze mówiąc, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że może warto dać szansę ludziom młodym tym razem. Ale będzie pani głosowała raczej na młodych, czy może chce pani zostać raczej przy tym, co... A czy pani już ja się zastanawiała nad tym? Na pana Marka tego będę... Pana Piotrka. Piotr Marek, Andruszkiewicz. Tak, na niego będę głosowała. Super. Nareszcie niech dojdzie ktoś do władzy, tu mądry i zacznie rządzić. Mam pytanie na... Dzięki. No, tak, jakiś, żeby był przedsiębiorczy. Tak. A czemu nie? Aktywny. Czemu nie? W tym roku? Chłopi, dziewczyny. Zastanawiał się już pan nad tym? Nie. A czy wie pan, kto startuje? Nie, ja będę głosował na panią Piotroszku. Naprawdę? Dlaczego? Bo atrakcyjna kobietka, dobrze działa na osiedlu. Ale wie pan, że w tej, jeżeli chodzi o tę sferę, to wygląd tak nie powinien się do końca liczyć. Nie, ale nam chodnik robi w tej chwili. Chodnik? A był dziury. Ale to chyba każdy by zrobił. A nie myślał pan o tym, żeby zagłosować na kogoś młodego, kogoś z pomysłami i kogoś, kto to miasto podniesie? Jednak na panią Piotroszkę. To mimo wszystko, w takim razie zachęcamy do poznania naszego kandydata na burmistrza, młodego Piotra Andruszkiewicza, z którym można porozmawiać i dostać jeszcze dzisiaj jabłuszka. Tutaj, nie, tam pod niebieskim kioskiem stoi nasz kandydat, także proszę go poznać. A to może mój kolega to jeszcze przemyśleć. Proszę głosować na młodych. Ja tu 50 lat nie jestem. Myślę, żeby pomyśleć nad osobami młodymi, które chcą coś zmienić dla naszego miasta, niż... ci kandydaci, którzy są już od lat. Na razie nie będę się zastanawiać, nie mam na razie czasu. Ach, ale pani myślała bardziej o młodych, czy może o osobach, które już są, które aktualnie? Wydaje mi się, że powinna coś się zmienić, ewentualnie ta sama osoba lub młodsza, z młodszych. Na pana Andruszkiewicza. Czyli stawia pani na młodych? Tak, oczywiście. Lepiej młodych, bo mogą coś zmienić w końcu. Okej. Okay. A zastanawiałeś się nad Andruszkiewiczem? Andruszkiewiczem? No szczerze mówiąc, tak. Tak? Uważasz, że jest dobrym kandydatem? Wartym? No, młody. Głosu? Chce, jakoś ma inicjatywę, to powinien coś zmienić w końcu tutaj. Wiecie, że na młodych. Na młodych? Tak. Nie mam naprawdę... Oj, przepraszam. Na Piotra Andruszkiewicza. Dziękuję. Na nikogo. Jak to na nikogo? Do siebie. Ja jeszcze się nie zastanawiałem. Zupełnie? Zupełnie. A będzie pan głosował na młodych, czy może w drugą stronę? Na młodych. Na młodych. Tak. Nie, ale ma... Nie, proszę pani, dostałam przed chwilą ulotkę, idę do domu, poczytam. O, a czyja to ulotka? Obiecał pan Andruszkiewicz nowy powiew młodości. Szczerze mówiąc, nie... Ale będzie pan stawiał na młodych, czy może podoba się to, jak jest teraz w mieście i to będzie jednak pani Piotrowska? No to jak już bym głosował, no to głosowałbym na młodych. Na młodych? Bym mógł z niej pogadać i w ogóle. A na kogo konkretnie? Na Andruszkiewicza, Piotrka Marka. Ale będzie pani stawiała na młodych, czy może raczej na to, co jest teraz? Nie. Nie wiem, naprawdę. Nie młodzi? Nie. Nie? No dobra, to dziękujemy. Dziękuję. No w młodości siła, prawda? Pewnie, że tak. Też kiedyś byłem młody. No, byłem? Raczej na to, na młodych? Tak. A zastanawia się pani, na kogo będziesz pani głosowała nie w tych wiem, wyborach? Nie wiem, muszę zobaczyć jeszcze. Pani na... Proszę pani, przepraszam, nie mam czasu. Zdecydowałem się. Tak? Tak. A zdradzi pan? W
tajemnicy zostawię. Ale... ale to bardziej na młodych, czy może na obecne Na młodych władze? Właśnie. Na młodych. Tak. Czyli poleca pan głosowanie na młodych w tych wyborach? Tak. Tak. Na pewno nie na obecną władzę. Czyli młodzi. Dokładnie. W wyborach samorządowych? Ja nie będę. Dlaczego? Nie, nie mam czasu. Naprawdę? Ale to jest przecież chwilka tego, żeby pójść i oddać głos. Zastanawiał, na kogo będzie pan głosował? Na PO. Na PO? No tak się złożyło, że byłem wczoraj na spotkaniu z panem Andruszkiewiczem i myślę, że po tym, co słyszałem, chyba będę jak na niego głosował.